ja i moja nieukładająca się absolutnie dzisiaj grzywka. Witamy Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj wprowadzam na mój kanał, tak można powiedzieć, nową serię. Oczywiście jeśli chodzi o mój kanał, bo coś takiego już widziałam u innych dziewczyn. Będę wybierała, wypisałam sobie kilka kategorii i z każdej z kategorii będę wybierała po 3 produkty, czyli takie top 3 z każdej kategorii. Podkłady, korektory, pudry, cienie, jakieś szminki i tak dalej. Coś takiego będzie się pojawiało jakoś tam w czasie na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dzisiaj wybiorę podkłady. To będą takie produkty, które naprawdę świetnie się mi sprawdziły, które uwielbiam używać, które po prostu umiliły mi czas makijażu, które mogę Wam po prostu polecić, które przetestowałam na każdej płaszczyźnie wzdłuż i wszerz. I mam nadzieję, że taka seria będzie dla Was przydatna, że skorzystacie, że może dowiecie się czegoś ciekawego. Często pytacie się mnie, jaki podkład bym Wam poleciła, jaki ja używam, czy jaki korektor, jaki puder i tak dalej, i tak dalej. Właśnie w tej serii pokażę Wam takie rzeczy, które ja naprawdę uwielbiam i które naprawdę używam z miłą chęcią. Także moi drodzy, zaczniemy od podkładów. Od mojego mogę powiedzieć, tak, tutaj siedząc przed Wami, od mojego numeru 1, czyli Astor Perfect Stay 24. Nie wiedziałam, że tak zakocham się właśnie w tej marce i w tym produkcie. Ja go widziałam na teście u Hani i właśnie ona też była nim zachwycona, tyle że tak, Hania ma cerę suchą, a ja mam cerę bardziej w kierunku przetłuszczającej się i sobie myślę tak, to może być troszeczkę bolesne, 50 zł i jak nie trafię, no ale ten efekt, który ja widziałam na jej twarzy, to co ona mówiła do mnie z tego ekranu, po prostu mnie tak zachęciło, że nie w ogóle nie zwracałam uwagi na to, że ja mam cerę tłustą, no Boże, może się uda. I udało się, moi drodzy. To jest po prostu produkt dla mnie idealny. Ja oprócz gamy kolorystycznej nie widzę żadnego, naprawdę żadnego minusu tego produktu. Gama kolorystyczna, tak jak przed chwilą powiedziałam, no jest nieudana moim zdaniem, dlatego że pierwszy kolor wcale nie jest taki jasny, jakbyśmy tego oczekiwały do naszych cer. Drugi kolor jest ciemniejszy od trzeciego, trzeci jest fajny, ale jest za ciemny dla mnie, pierwszy jest za jasny, drugi jest za ciemny, także miałam duży problem. Wybrałam najpierw trójeczkę, która okazała się faktycznie troszeczkę za ciemna, więc poszłam drugi raz i kupiłam drugi opakowanie jaśniejszego już w promocji za 36 zł. Produkt zawiera tutaj bazę, więc możemy sobie, wiecie, to podzielić, że tam baza kosztuje 15 zł, a reszta to jest za podkład i wtedy wygląda to lepiej. Jeśli chodzi o sam produkt, to faktycznie obecność bazy jest tutaj bardzo, bardzo wyczuwalna, jeśli chodzi o efekt. Skóra faktycznie jest taka wygładzona, dodatkowo bardzo długo się utrzymuje. I tutaj nie chodzi o to, że on wytrzyma 10 godzin i do zmywania on jest widoczny na buzi. Ja go miałam najdłużej 15 godzin na swojej twarzy i uwierzcie mi, że on może nie wyglądał nieskazitelnie, ale on wyglądał bardzo dobrze na mojej buzi. I to nie było zależne od tego, jak ja miałam puder, bo puder używam praktycznie do każdego podkładu ten sam, a ten podkład utrzymał mi się naprawdę dobrze przez te 15 godzin. Ja po tych 15 godzinach mogłabym jeszcze gdzieś iść na miasto coś załatwiać, tak? Bo nie wyglądałam źle. Jestem mega zachwycona, mega zadowolona. On przepięknie się rozprowadza, nie zastyga szybko na buzi, można nim pracować, nie wchodzi w zmarszczki, nie wchodzi w załamania, nie roluje się, nie ciemnieje, nie robi plam, nie robi smug, nakłada się idealnie, naprawdę bez lusterka możemy go nakładać i on wygląda przepięknie na buzi. Idealnie stapia się z moją cerą, on jest lekki, on jest bardzo komfortowy, niewyczuwalny, niewidoczny na buzi, przy tym daje krycie. On tu jest oceniany jako perfekcyjnie kryjący przez cały dzień. Że kryjący przez cały dzień, zgodzę się, bo krycie nie blednie i nie jakoś nie utlenia się w ciągu dnia, tak, że po 5 godzinach on już tak jak stapia się mocno z cerą, że nie widzimy krycia. On kryje przez cały dzień, z tym się zgodzę, ale perfekcyjne krycie bym tutaj troszeczkę odjęła, bo jest to raczej średnie krycie. Nie wiem, czy znajdę jeszcze kiedykolwiek, gdziekolwiek i w jakiejkolwiek marce tak dobry podkład, który po prostu na każdym, na właśnie na każdej... W każdym stopniu mnie zadawala, tak, w kryciu mnie zadawala, wygląda przepięknie, w wyrównaniu korektu mnie zadawala, w rozprowadzaniu mnie zadawala, we współpracy mnie zadawala, tak, w tym co widzę w lusterku mnie zadawala, w efekcie mnie zadawala, w utrzymaniu się zadawala, nie wiem czy się nie powtórzyłam, ale w każdym razie po prostu na każdej płaszczyźnie on jest dla mnie idealny. Kocham go, uwielbiam go, mogę Wam go polecić, ja stosowałam na swojej cerze bardziej przypuszczającej się Hania na swojej tłustej i również na swojej suchej i również dobrze się u niej sprawdził, także myślę, że to jest taki produkt, no ja zawsze mówię jak do wszystkiego to do niczego, ale chyba do każdego rodzaju cery z tego wynika. Jestem w nim zakochana i myślę, że jeszcze przez długie miesiące będę, ja używam go cały czas i on mi się nie znudził, on daje cały czas taki sam efekt, cały czas wygląda przepięknie na mojej buzi, zaskakuje mnie codziennie takim właśnie fajnym efektem, bardzo, ale to bardzo Wam polecam, jest super, nie pachnie. Tak, nie pachnie takim po prostu zwykłym kremem, nie jest to duszące, bardzo fajny, po prostu rewelacja.
jestem strasznie zdziwiona, że ja w marce Astor znajdę tak świetny podkład i będę tak z niego zadowolona. Także super sprawa, bardzo Wam serdecznie polecam. On jest też gdzieś w Hani teście, chyba usłyszałam, ona coś mówiła, że on się nie odbija i gdzieś tam nie brudzi ubrań i powiem Wam szczerze, że ja się z tym zgodzę, bo wielokrotnie gdzieś tam, wydawało mi się, że mam tłustą twarz, gdzieś tam przycisnęłam właśnie chusteczkę czy papier i w ogóle nie było widać odbicia, także on nie brudzi i po prostu nie odbija się gdzieś tam, gdzie się dotkniemy, także na pewno to jest też dużym plusem produktu. Dalej, moi drodzy, numer 2. Jest to produkt z Ingrid Cosmetics, w sumie ja już ten podkład miałam u siebie, ale w ciemniejszym kolorze nigdy go nie używałam. Gdzieś tam chyba od Was słyszałam, że jest fajny. Jest to dokładnie luksusowy, jedwabisty fluid do każdego rodzaju cery, perfekcyjne krycie. Ja mam go w kolorze 15 i to jest kolor naturalny, on ma bardziej takie tony pomarańczowe niż różowe, taki bardziej jest naturalny. I tak, minus jaki ja widzę to w opakowaniu to, że nie widzimy ile zużywamy. Drugi minusem jest to, że ciemnieje. Poza tym jestem z niego strasznie zadowolona i bardzo Wam też polecam. Jest to produkt, jeśli chodzi, tutaj miałam go porównać z Astorem, jest to produkt, który mocniej kryje. Krycie naprawdę przy jednej warstwie jest wow, mogłabym porównać, może nie identycznie jak Revlon Color z tej, ale bardzo, ale to bardzo podobne. I różnica jest taka, tutaj Astor wygrywa w tym, że on się utrzymuje przez te 15 godzin, ja mam go 15 godzin na buzi i on wygląda naprawdę bardzo dobrze. Ten po 10 godzinach, no to też jest bardzo dobry wynik, ale już gdzieś tam pocił się na mojej buzi, tak? Już gdzieś tam widziałam, że na nosie go miałam mniej i tak jakby delikatnie to krycie faktycznie już przy tych 10 godzinach było mniejsze niż w momencie nakładania, tak? Także jakby przez te godziny delikatnie się utleniało to krycie, ale jestem mimo wszystko z niego zadowolona. Jest świetny, daje przepiękne krycie, fajnie się stapia z kolorem, ale delikatnie ciemnieje. Troszkę jest widoczny na buzi, ale powiem Wam szczerze, że mi to w ogóle nie przeszkadza. Nie tworzy efektu sztucznej maski, mimo że daje mocne krycie. To wygląda naturalnie na buzi, ale jak zbliżymy twarz do lusterka, to możemy poznać, że jest podkład na buzi. Świetnie się z nim pracuje. On zastyga, ale zastyga po dość długim czasie. On tutaj, producent go ocenia jako aksamitnie matowe wykończenie. Ja bym się z tym nie zgodziła. To nie jest absolutnie mat. On bezpośrednio nałożony na twarz, to uwierzcie mi, że on daje tak mega nawilżenie. On po prostu tak mocno się świeci na buzi, jakbyśmy nałożyły jakiś bardzo natłuszczający krem na naszą twarz. W miarę rozcierania, w miarę pracowania on zastyga, ale oczywiście nie tworzy plam, nie tworzy smug. Zastyga tak, że możemy dalej nim pracować i nic się złego nie dzieje. I tworzy wtedy taki efekt delikatnego półmatu, ale absolutnie to nie jest mat w żadnym stopniu. Daje bardzo komfortowe uczucie właśnie takiego nawilżenia. I mimo, że jest podkładem bardzo dobrze kryjącym, nie jest ciężki. Jest widoczny, ale nie jest ciężki, jest bardzo komfortowy i nawet po 10 godzinach dobrze się w nim czułam, tyle że już widziałam gdzieś tam mniejsze krycie, gdzieś tam tak jakby to po prostu się gdzieś utleniło. No i moi drodzy, to chyba było na tyle. On jest tutaj do 16 godzin, ja go miałam 10 godzin, wyglądał w miarę ok. Oczywiście troszeczkę moja twarz się przetłuściła, ale nie jakoś bardzo wybitnie mocno, także jestem zadowolona. Powiem Wam, że nie spodziewałam się, że podkład Ingrid Cosmetics tak mnie zachwyci, bo mogę nazwać to zachwytem. I nie wiem, ile on kosztuje. Myślę, że coś około 20 zł maksymalnie, bo jest to raczej marka, która ma tanie produkty. I moi drodzy, numer 3. Zastanawiałam się, tutaj biłam się z myślami, jaki Wam produkt pokazać. I zdecydowałam się na Eveline tej serii Art Scenic i to jest Double Cover, podkład kryjąco-matujący. I powiem Wam szczerze, że on mnie też w jakimś tam dawnym czasie zachwycił. Ja robiłam Wam test na żywo, chyba takie pierwsze wrażenie i po prostu byłam też zaskoczona tym, że daje przepiękne krycie, daje krycie bez efektu maski, tak? I to jest na pewno dużym plusem podkładów, które są niby w opisie kryjące, tak? I sobie myślimy, jak będzie kryjące, to pewnie jakaś maska się tam pojawi. Nie. W tym produkcie mamy naturalne wykończenie, naturalny look, jak widzimy się, naturalny efekt, kiedy patrzymy w lusterko, ale daje też krycie. Wygląda przepięknie na buzi. On ma dawać tutaj wykończenie matowe, z tego co ja wyczytałam. On chyba nie daje takiego typowego matowego wykończenia, ale coś pod mat podchodzi, ładnie się utrzymuje przez cały dzień, nie roluje się, nie wchodzi w załamania. Przepięknie wyrównuje koloryt, idealnie dopasowuje się do cery. Mimo, że on był dla mnie za ciemny, to nie był jakiś taki wybitnie ciemny, raczej dopasował się właśnie do koloru mojej cery. Byłam z niego bardzo zadowolona, bardzo dobrze mi się z nim współpracowało, bardzo dobrze mi się go nakładało. Też przez jakiś długi czas
go używałam. Wiem, że też gdzieś tam zapomniałam o nim i wracałam do niego, jak wróciłam do niego, to byłam dalej zachwycona, bo dawał naprawdę świetne krycie, super, super mi się go nosiło, bardzo też komfortowo i mogę Wam polecić. On kosztuje w szafie Everline, z tego co pamiętam, około 19 zł. I ja nawet w ostatnim czasie, będąc w Opolu, miałam go kupić, ale sobie myślę, no głupia pani się w głowę, kupiłaś dopiero dwa produkty z Astora, bo to było jakoś właśnie w podobnym czasie, no to po co Ci, po cholerę Ci kolejny podkład, i tak się sama z sobą biłam i w końcu nie kupiłam, ale wrócę do niego na pewno. Myślę, że jak skończę te, to może właśnie kupię ten sobie kolejny, bo bardzo przyjemnie go wspominam, bardzo fajnie mi się go używało i mogę Wam go polecić. Ja mam cerę właśnie z tendencją bardziej do przetłuszczania się i u mnie spisywał się bardzo, ale to bardzo dobrze. No i co, moi drodzy, to było na tyle, także taka złota trójeczka na tą chwilę, jeśli chodzi o podkłady. Oczywiście testować dalej będę i tak jak Wam mówię, no po Astorze myślałam, że nic innego mnie nie zachwyci, a tutaj produkt właśnie z Ingrid daje radę, powiem Wam, że bardzo daje radę. I co, moi drodzy, to by było chyba na tyle właśnie w tej części, właśnie w tej kategorii, także piszcie mi, czy któryś z tych produktów też jest Waszym ulubionym, może tak się zdarzy, a może dzięki temu filmikowi coś odkryjecie i może kupicie sobie. Tutaj jeśli chodzi o ten produkt z Astora, to ja Wam polecam oczywiście pójść do drogerii, poprosić o troszeczkę odlewki do jakiegoś tam pojemniczka, dlatego że no jest to jednak 50 zł, no i kiedy kupimy coś za 50 zł, nam się nie sprawdzi, no to troszeczkę możemy się zdenerwować. Jeśli chodzi ten z Everline czy z Ingrid, no to tu już jest sprawa bardziej uproszczona, tam 20 zł to nie jest jakiś duży majątek, ale mam nadzieję, że nawet jeśli wydacie te pieniążki, to produkt Wam się sprawdzi. Także moi drodzy, czekam na Wasze komentarze, piszcie mi, jak tam u Was i jaką Wy macie może złotą trójkę, może coś nowego się dowiem o Was i coś wypróbuję. Także moi drodzy, ja się z Wami żegnam, dzięki serdeczne i przesyłam Wam od buziaków.